się wypoczywa w trakcie epidemii? To jest taki wyluzowany wypoczynek, czy jednak jest gdzieś tam z tyłu głowy świadomość tej epidemii? No z tyłu głowy jest myślenie o tym, że gdzieś czyha to niebezpieczeństwo, ale jeśli człowiek stosuje się do jakichś tam wytycznych i zachowuje pewną ostrożność, to myślę, że można się wyluzować i odpocząć. W tym momencie dystansuję się 2 metry od mojego tutaj sąsiada, czy 3 metry od następnego sąsiada, a słońce dopisuje, więc dlaczego mam nie korzystać? Jeżeli chodzi o zachowanie dystansu, no jest to mniej możliwe w obecnej sytuacji, no bo gorąco jest, każdy chce korzystać z plaży. Staramy się, głównie w restauracjach, bądź też kupując lody, o zachowanie tego dystansu. Zresztą widzimy, że obsługa, która pracuje w poszczególnych punktach, czy to żywieniowych, czy te warkoczyki, stosuje środki zapobiegawcze. Spędzając czas na słońcu, no nie stosuję maseczki, nie chciałabym się opalić i mieć wspomnienia z urlopu, ale tak, staramy się zachować. Ten dystans widać. Dzisiaj widzimy, nie ma wielkich tłumów, pewnie więcej osób przyjdzie do nas po południu. Bardzo dużo osób jest w weekendy i ten dystans ciężko jest zachować. W tej sytuacji, kiedy tych ludzi jest mniej, oczywiście każdy stara się, żeby wokół niego była jakaś wolna przestrzeń i zapewnia sobie i innym też bezpieczeństwo. Widział pan plażowicza w maseczce kiedyś? Kiedyś nie, dzisiaj tak. Dzisiaj pierwszy raz w sezonie? Tak, dzisiaj pierwszy raz w sezonie kilka osób przemknęło w maseczkach. Możliwe, że dlatego, że wprowadziliśmy zakaz wejść do obiektów bez maseczek. I od wczorajszego dnia staramy się tych zaleceń gisowskich przestrzegać i chcemy, żeby przestrzegali ich również ci, którzy odwiedzają naszą plażę. Też bardzo jest ten wirus nakręcony przez media, nie jest aż tak groźny, jak to wszystko jest przedstawiane, więc nie mamy problemu z tym, żeby przyjechać i tutaj sobie wypoczywać i normalnie funkcjonować. No nie widzę różnicy w stosunku do wypoczynków z poprzednich lat. Znaczy, bardzo się nie zabezpieczamy. No wiadomo, że myjemy częściej ręce, mamy płyn do dezynfekcji ze sobą. No i pierwszy raz jesteśmy na plaży miejskiej, raczej chodzimy tak do południa, jak jest mniej trochę ludzi. Wcześniej chodziliśmy na mniejsze takie plaże, na mniejszych jeziorach. No ja obawiam się i unikam takich dużych skupisk. Chodzę w takie miejsca troszkę bezstronne, ale bardzo lubię tu Jezioro Krzywe, bardzo lubię i bardzo lubię tu odpoczywać. Człowiek też samemu sobie zabezpiecza się, ma maseczkę, stara się tak nie siedzieć blisko drugiej osoby, więc myślę, że każdy ma swój rozum i chyba na swój rozum się zabezpiecza. Zdecydowanie dystans, odległość między ludźmi, no i unikanie tłumów.